Zaczynamy debatę, którą zorganizowała Rzeczpospolita Polska. Serdecznie Państwa witam na jej właśnie. Dziękuję bardzo kandydatom, że przyjęli zaproszenie Gazety Lubuskiej. Dziękuję Państwu, że chcieliście przyjść na tę debatę. Ja się nazywam Kuryna Bydlarska. Oczywiście pracujemy wszyscy w Gazecie Lubuskiej. Będę tę debatę dzisiaj prowadziła wspólnie z Martą Budką, panią Małgorzatą Sobą i gdzieś jest Michał Jeszczęk, który też nic nie robi. Dobrze. I Szanowni Państwo, ale w kilku zdaniach powiem, jak będzie ta debata wyglądała. Po tym, jak już skończę nawijanie, to oddam głos kandydatom. Każdy z kandydatów będzie miał 2 minuty na to, żeby przedstawić coś, swój program wyborczy, powiedzieć cokolwiek o sobie. 2 minuty będzie do dyspozycji kandydatów. Panowie zgodzili się na to, żeby zaczynać alfabetycznie i tak też będzie wyglądała pierwsza runda. Druga runda, będą pytania od Gazety Lubuskiej. Będzie już zaczynał inny kandydat i ta rotacja będzie przekazywać serii pytań, tak, żeby było maksymalnie sprawiedliwe. Bezczelnie będziemy przerywać po 2 minutach. Nie wolno mówić więcej. Kolejna runda. To będą pytania, kandydat pyta kandydata. Na pytanie będzie 30 sekund. Na odpowiedź również 2 minuty. Też kandydaci będą głosowali swoje nazwiska. I ostatnia runda to będą, przedostatnia, przepraszam, pytania od mieszkańców. I właśnie w tej chwili koleżanki rozdadzą nasze karteczki, troszkę głośniej jest, na których prosimy, żebyście Państwo wpisali swoje pytania. Uprzedzam, że te pytania będą losowane, a zatem nie wiadomo, do kogo to pytanie trafi. Te kartki bardzo proszę po napisaniu pytania złożyć i my je zbierzemy do takiego naszego małego pudełeczka, gdzie te wszystkie pytania są. W ostatniej rundzie kandydaci będą mieli minutę na to, żeby podsumować debatę. Poczekamy chwileczkę, aż panie rozdadzą, aż tyle pytań będzie. Umówiłam się z kandydatami, że będą 3 serie, chyba że pan nam czas pozwolił na więcej, to i decyzja będzie należała do panów. 3 serie, przynajmniej 3 serie pytań. Dobrze? A jeszcze powiem tak, że relacja z debaty, ponieważ cykl wydawniczy nie pozwala nam na to, żeby przynajmniej fragmenty ukazały się jutro, bo jutro wychodzi magazyn Gazety Lubuskiej i nie zdążymy już zrobić tego do magazynu, więc cykl wydawniczy pozwala nam na to, żeby w poniedziałek zrobić relację z tej debaty. Natomiast już jutro w internecie na stronach Gazety Lubuskiej www.gazetalubuska.pl będziecie Państwo mogli zobaczyć fragment tej debaty w godzinach popołudniowych, bo ten film musimy skręcić, jeszcze umieścić go oczywiście w internecie. Myślę, że około godziny 13. Będzie można 14 zobaczyć. Mam nadzieję, że jak będą kandydaci odpowiadali na pytania, to Państwo będziecie słuchali, mnie już nie trzeba. Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, zapraszam do pomocy. I tak, mikrofon bardzo proszę o przekazywanie mikrofonu. Zaczyna pierwszą rundę pan Bartłomiej Babczak. Ma 2 minuty. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, po pierwsze gospodarka. Tak było, tak wyglądała specjalna strefa ekonomiczna w 2006 roku. Tak wygląda specjalna strefa ekonomiczna dzisiaj. To jest po wybudowaniu tam uzbrojenia, wody, kanalizy, zbiornika retencyjnego. Koszt 10 milionów złotych, 5 milionów złotych pozyskanych z Unii Europejskiej. Następnie tak będzie, 2 miliony złotych pozyskanych na promocję terenów inwestycyjnych. Bez konkretnych pieniędzy wpakowanych w promocję nikt się nie dowie o tych terenach inwestycyjnych. Inwestycje w sport. Przedtem nasze dzieci grały, biegały na takich kartofliskach, jak tu widzimy. Dzisiaj powstało 7 kompleksów boich ze sztuczną nawierzchnią.
wybudujemy jeszcze kolejną halę sportową, która będzie halą miejską, niezależną od kopryców starosty, żeby nasza młodzież miała gdzie grać. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Na początku, jak wiadomo, nie było dokumentacji, nie było koncepcji, nie było niczego. Dzisiaj już wykonano 10 milionów złotych inwestycje przeciwpowodziowe oraz usuwanie skutków powodzi. No i największy sukces chyba był w tej kadencji 53 milionów złotych wpisane do kontraktu wojewódzkiego na najbliższe lata na zabezpieczenie kompleksowe, zabezpieczenie kupina przeciwpowodziowe. Środki unijne. Lata 2002-2006 3 miliony złotych, moja kadencja to 36 milionów złotych. Do dyspozycji za chwilę będzie 9 milionów euro, tylko w województwie lubuskim około 50 milionów złotych Interregu 5A. Kto to zrobi? Nie czas na eksperymenty, czas na kontynuację. Mam wspaniałą zastępczynię, jestem na Kapisiach, mam wspaniałych radnych, z wami chcemy tego dokonać. Dziękuję bardzo. Przed upływem czasu będziemy mówić 10 sekund zostało, życzę. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, Andrzej Białek. Jestem kandydatem z Komitetu Wyborczego właśnie my. Jest to komitet bezpartyjny, który wystawił mnie jako kandydata na burmistrza. Jestem gubieniem już od 49 lat, tutaj się urodziłem, wykształciłem, pracuję jako funkcjonariusz Komisariatu Policji. Ale 9 lat byłem radnym, znaczy jeszcze jestem radnym. Pierwszy mój rok po wyborach uzupełniających pod okiem pana doktora Zygfryda Gwizdalskiego uczyłem się tego rzemiosła, jakim jest samorządność. Przez dwie następne kadencje, które teraz się właśnie druga kończy, spróbowałem, że tak powiem, przewodnictwo nad Komisją Bezpieczeństwa. Na co stawiam? Proszę Państwa, stawiam przede wszystkim na to, żeby samorządy tu lokalne, jak gmina, jak powiat, jak województwo i inne gminy, które są okrajające, współpracowały ze sobą. W mieć zasady dużo może więcej. Bez takiej współpracy, bez porozumienia i normalnego języka, wymiany doświadczeń, informacji, współpracy nie jest możliwy rozwój gminy czy też regionu. Oczywiście stawiam przede wszystkim na rozwój gospodarczy naszego regionu, naszego miasta i tutaj kieruję to do małych i średnich firm. Jak doświadczenia pokazały, duże firmy potrzebują dużo pracowników, dużego zaangażowania, specjalistów i to wysokiej klasy, których nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić, dlatego duże firmy mają problemy z wejściem na taki rynek jak Kubin czy też gmina Kubin tu w okolicy. Dlatego stale, jak powiedziałem, stawiam na małe i średnie firmy. Poza rozwojem gospodarczym, proszę Państwa, jest ważne, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, czyli rozwój mieszkań socjalnych, mieszkań komunalnych, transport. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, z wykształcenia jestem ekonomistą, mówię pięknie w języku niemieckim, znam bardzo dobrze język angielski również. Przez ostatnie 8 lat pracuję w polskich i niemieckich firmach, zajmując wysokie stanowiska kierownicze. Aktualnie pracuję w spółce należącej do koncernu KGHM, jestem w niej dyrektorem. W latach 2002-2006 pełniłem funkcję wiceburmistrza Gubina i Państwu chcę przypomnieć, że wówczas otworzyliśmy strefę ekonomiczną, gdzie dziś funkcjonuje zakład Tekra. W roku 2004 powstał zakład AZ Iwanicy, który dziś jest największym pracodawcą w naszym regionie. Powstało szereg innych firm, m.in. Wokol, Tomszelak czy państwo poniatowskich. Wtedy, Szanowni Państwo, w Kubinie funkcjonował szpital i nikt nie burzył dworca PKP. Postanowiłem kandydować na burmistrza, ponieważ uważam, że Kubin zasługuje na dobrego gospodarza, na prawdziwego menadżera, na człowieka, który ma wizję rozwoju tego miasta, na człowieka, który wie, jak pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na inwestycje najważniejsze zdaniem mieszkańców, jak również zasługuje na człowieka, Szanowni Państwo, który będzie z drugim człowiekiem normalnie rozmawiał, będzie chciał rozmawiać i będzie słuchał, co ten człowiek ma do powiedzenia. Ja takim burmistrzem będę. Mam poparcie jako kandydat organizacji SLD, Twojego ruchu,
PPS. I szanowni państwo, w dzisiejszej gazecie tygodniowej proszę przeczytać, jak na mój temat wypowiada się członek Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Czas na zmiany w Gubinie, czas na lepsze. Szanowni państwo, jestem do waszej dyspozycji. Teraz będzie seria pytań przygotowanych przez Gazetę Lubuską. Zgodnie z tym, co mówiłam, zmieniamy kolejność i teraz tę serię zacznie pan Andrzej Białek. Bardzo proszę o wylosowanie pytania. Na odpowiedź, tak jak też mówiłam, są całe 2 minuty. Bardzo proszę o przeczytanie pytania najpierw. Proszę. Czy warto w Gubinie wprowadzić budżet obywatelski? Proszę podać, proszę uzasadnić i jak taki budżet mógłby wyglądać. Proszę państwa, doświadczeniem innych miast, proszę państwa, budżet obywatelski jest jak najbardziej zasadny. Myśmy już jako radni próbowali, niektórzy oczywiście radni próbowali interpelować i składać takie wnioski, aby budżet taki w naszym mieście powstał. Dlaczego? Nie są to zbyt duże pieniądze, ale są to pieniądze, o których mogą decydować mieszkańcy poszczególnych osiedli, poszczególnych, jak to kiedyś było, rad osiedli, które mogłyby wpływać bezpośrednio na rozwój swojego małej ojczyzny tutaj wokół bloku, wokół jakiejś dzielnicy, która, czy osiedla, która się znajduje. Dlaczego taki budżet? Zwiększamy demokrację, czyli możliwość wpływania mieszkańców, tych, którzy nie są radnymi, tych, którzy nie są w sposób stały związani z zarządzaniem miasta, na to, żeby mogli w swoich rejonach, w swoich, jak już mówiłem, małych ojczyznach, mogli wykorzystać to na zrealizowanie własnych celów. I to jest główny powód tego, że taki budżet powinien się znaleźć i powstać. Dziękuję. Przeczytam pytanie. Czy pana zdaniem możliwe jest, by Gubin, podobnie jak Krosno Odrzańskie, miał prawa miasta powiatowego? Czy jest to potrzebne? Jakie pan widzi plusy, ewentualnie minusy takiego rozwiązania? Szanowni państwo, w wyniku reformy administracyjnej znaleźliśmy się w powiecie krośnieńskim razem z Krosnem. Ja pamiętam wówczas jako świeży jeszcze urzędnik, kształtujący się, za burmistrza Fiedorowicza, pisaliśmy różnego rodzaju uzasadnienia, bo bardzo chcieliśmy być powiatem gubińsko-lubskim. Niestety decyzje o podziale administracyjnym naszego kraju zapadły na nitkę rządowej. Możemy się z tym zgadzać lub nie, możemy się z tym pogodzić lub nie. Ja uważam, że zamiast cały czas mówić o tym, że Krosno kosztem Gubina się rozwija, że nas okrada, bo takie też głosy padają, z którymi ja się osobiście, szanowni państwo, nie zgadzam, uważam, że powinniśmy robić wszystko, abyśmy pozycję Gubina w naszym powiecie krośnieńskim umacniali. Ja pamiętam, jak jeden z radnych obecnych dzisiaj na tej sali proponował, żebyśmy poszli do Żar, do powiatu żarskiego, bo tam będzie nam lepiej. Szanowni państwo, poopowiadał, zrobiono z tego artykuł temat umat śmiercią naturalną. Apeluję do wszystkich państwa. Nadchodzą wybory samorządowe. Wybierzmy takich kandydatów na radnych powiatowych, którzy będą nas, nasze interesy, mieszkańców Gubina, godnie reprezentować. Dziękuję. Pan
Szanowni Państwo, do dziś podnoszona jest kwestia służby zdrowia w Gubinie. Przeniesiono stąd oddziały szpitalne do Grodzka Odrzańskiego. Jak widzi Pan przyszłość służby zdrowia szpitala w Gubinie? No, wszyscy wiedzą, że szpital został połączony z szpitalem Kościńskim za rządów SLD. 2 lata temu blisko pojawił się pierwszy inwestor, który chciał w Gubinie zainwestować w usługi medyczne. Wystąpiłem wtedy do starosty Krośnieńskiego z prośbą tylko o przekazanie nam budynku, pustego budynku A przy ulicy Śląskiej. Niestety tego budynku nam nie oddano. Jest firma gotowa do inwestycji w oddziały szpitalne, w usługi medyczne w Gubinie. Niestety mam nadzieję, że nowy starosta przekaże nam ten budynek. Będziemy mogli odtwarzać te usługi medyczne w Gubinie. Sprawnie. A drugą serię pytań w tej rundzie, czyli ciągle pytań od Gazety Lubuskiej, zacznie pan Zenon Turowski. Jak widzi pan przyszłe prace nad zabezpieczeniem miasta przed powodziami? Bardzo dobre pytanie. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że coś w Gubinie w tym temacie już zrobiono. Mówię coś, bo naprawdę niewiele, jak na 8 lat. Zacznę od tego, że, Szanowni Państwo, gdyby obecny burmistrz pozyskał środki finansowe na zabezpieczenie przeciwpowodziowe naszego miasta z programów, które dawały taką możliwość, bez powodzi, która wcześniej w Gubinie wystąpiła, osobiście bym mu pogratulował. Proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy wszystkie inwestycje wykonane w Gubinie to są usuwanie skutków powodzi. Jest to nieszczęście, prawda, zalewa, podtopienia, tylko co dzięki temu, że mieliśmy powódź, to udało się cokolwiek zrobić, bo w przeciwnym razie by nie zrobiono nic. Jeśli chodzi o zabezpieczenie naszego miasta, zaczęto tutaj przy ulicy, przy Nowym Rondzie. Jak koncepcja ma wyglądać? Jestem po rozmowie przedwczoraj z zarządem na ten temat. Melioracji oczywiście mówię, gospodarki wodnej. Cały czas zabezpieczenie musi być przede wszystkim w Gubinie wykonywane murkami oporowymi, nie wałami, na wysokości od mostu granicznego w kierunku wyspy, to jest po pierwsze. Po drugie, w wypadku cofki Lubrzy na wysokości Roosevelta, bo tam są najczęściej podtopienia, na wysokości ulicy Kulińskiego i ta skarpa, która dzisiaj się usuwa też. Pamiętajmy jedną rzecz, żeby Gubin też obronić przed wysoką wodą, na terenie gminy Gubin muszą też być wykonane inwestycje. Ja rozmawiałem wczoraj z wójtem obecnym gminy Gubin, w jaki sposób trzeba to zrobić. Trzeba podejść do tego kompleksowo. Nie mówić, że mamy gdzieś tam pieniądze zabezpieczone palcem na wodzie tak naprawdę, tylko trzeba usiąść z wójtem i przygotować kompleksową koncepcję. Ja jestem do tego gotowy. Dziękuję. Pan proszę. Jaki widzi Pan sposób na zatrzymanie młodych ludzi w Gubinie? Ewentualnie co zrobić, by ludzie młodzi po studiach wracali? Szanowni Państwo, no to o tym już mówiłem. Wpakowaliśmy blisko 12 milionów złotych uzbrojeń termoinwestycyjnych. Zrobiliśmy 2 projekty miękkie, gdzie stworzono blisko 80 firm, tylko 40 tysięcy złotych, które młodzi ludzie dostali na stworzenie własnej działalności gospodarczej. Dzisiaj pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych na promocję gospodarczą w ogóle. To będzie promocja prawdziwego wydarzenia, nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech, w całej Europie. Tylko przez to ludzie i firmy na zewnątrz mogą się dowiedzieć, że takie miejsce jak Gubin istnieje. Dzisiaj mamy gotowe przygotowania ciężkim trudem termoinwestycyjne, jeżeli stworzymy miejsca pracy. Za chwilę w Niemczech jest 8,5 euro płaca minimalna. Zobaczycie Państwo, że już w styczniu, lutym, marcu pojawią się pierwsze firmy, które będą rozmawiały o przeniesieniu swojej produkcji do Gubina. To jest klucz do pozyskania młodych ludzi i do zatrzymania ich w Gubinie. Dziękuję bardzo. Zawsze można pytania na kartce napisać, żeby je zbierać. Bardzo proszę, mikrofon.
widzi pan dalszą współpracę polsko-niemiecką? Jak współpracę tę pan ocenia? Czy widzi pan rysy w obrazie tej współpracy? Jak im zaradzić? Proszę państwa, współpraca polsko-niemiecka jest przy wszystkiego typu funduszach unijnych niezbędna. Nasza współpraca rozwija się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o współpracę polsko-niemiecką, choć to, co powiedział przed chwilą pan burmistrz, nie zgadzam się z tym. Nie będzie tak, że, znaczy będzie tak, że firmy niemieckie będą otwierały tutaj zakłady, ale społeczeństwo ludzi, którzy tam pracują, nie są wcale z tego zadowoleni. Bo jeżeli pracują tam, zarabiają tam pieniądze niemieckie, znaczy unijne, czyli euro, a jeżeli firmy przeniosą się do Gubina, będą zarabiać w stawkach polskich, w złotówkach i w stawkach takich, jak zarabia się w Polsce, więc ci, którzy tam pracują, zostaną zwolnieni przy przeniesieniu, zostaną do Gubina i tylko na tym stracą tak naprawdę finansowo. Ale proszę państwa, współpraca oczywiście, bez tego nie możemy funkcjonować bez współpracy polsko-niemieckiej, bo nie będziemy mogli sięgać, tak już powiedziałem, po środki unijne. Czy rysy są? Są na pewno rysy na tym, które omówią o niewykorzystaniu wszystkich możliwości unijnych środków tej współpracy na wszelkich typu płaszczyznach, o których tutaj mówimy. Gospodarczo, sobie tylko to wychodzi u nas. Jeżeli chodzi o wymianę młodzieżową, mogę ocenić to na ocenę dobrą, a nawet bardzo dobrą. Także współpracę należy kontynuować. Jestem za tym, żeby ta współpraca się rozwijała. Na wszystkich możliwych płaszczyznach współpracy tutaj między Gubinem i innymi miastami, które będą mogły wpływać na polepszenie rozwoju gospodarczego i nie tylko gospodarczego naszego miasta. Dziękuję. Ostatnio serię w tej rundzie zaczniemy od pana Bartłomieja Bartczaka. Bardzo proszę o głosowanie pytania. Odpowiem państwu, że czas uruchamiamy wówczas, kiedy kandydat zaczyna odpowiadać. Czyli dostajemy mikrofon, bardzo proszę. Losuję generalnie pytania ciągle z tej serii, więc w jaki sposób można przeciągnąć przedsiębiorców do Gubina jako żywić strefę przemysłową? Już mówiłem, no, szanowni państwo, zaczynałem, nie było nic. Następnie wielkim trudem 12 milionów złotych zbrojne tereny inwestycyjne oraz stworzono nową strefę ekonomiczną przy ulicy Legnickiej. To jest kolejne 6 hektarów objętych specjalną strefą ekonomiczną. Razem tam jest 100 hektarów specjalnej strefy, 100 hektarów generalnych terenów inwestycyjnych. Ale kto o tym wie? Kto o tym wie w Berlinie, kto o tym wie w Brukseli? Nikt o tym nie wie. Ponieważ nie było na to pieniędzy. Budżet średni takiego miasta jak Gubin to jest 70 tysięcy złotych. My wpakowaliśmy tego projektu gospodarczego 75 tysięcy złotych jako wkład własny. Dzięki temu dzięki promocji zakładamy na 2 miliony złotych. 2 miliony złotych to już jest pieniądz, o którym można coś powiedzieć, że będziemy w telewizjach tematycznych, będziemy na targach branżowych, ktoś w końcu ogólnie się dowie. My do tej pory naprawdę oszczędzaliśmy na tym. Trzeba jechać do Düsseldorfu i wracać czasem 17 godzin spędzonych w samochodzie. No nie było pieniędzy, szkoda nam było wydawać na drogie hotele, na drogie rzeczy. Jak jeździłem na spotkania z przedsiębiorcami, chociażby do Berlina, żeby nie narażać urząd na koszty sprawy mojego brata, który tam mieszka. Teraz będzie nas stać na promocję z prawdziwego zdarzenia. Proszę bardzo, panie już. Zielona droga łączy się z gminą wiejską. Czy możliwe i czy potrzebne jest takie rozwiązanie w Gubinie? Jakie by były korzyści, ewentualne wady tego połączenia? Proszę państwa, o połączeniu gminy wiejskiej Gubin z gminą miejską Gubin powinniśmy rozmawiać już bardzo dawno temu. Teraz gmina zarzuca nam to, że chcemy się z nimi połączyć. No tak jest, bo jest możliwość kopalni, czyli całego kompleksu energetycznego i teraz chcemy zrobić zamach na ich pieniądze. Oni tak powiem. Czy byłyby z tego korzyści? Na pewno, proszę państwa, Gubinowi już zaczyna powoli brakować miejsc inwestycyjnych, wyłączając tutaj strefy.
miejsc do rozbudowy. Także ja jestem za tym, żeby takie coś nastąpiło, ale czy to jest możliwe na tym etapie przed rozwojem kompleksu energetycznego, przed, no to wątpiewam, czy pozwolą nam na to, czy mieszkańcy gminy zgodzą się w referendum na takie rozwiązanie. Przyniosłoby to naprawdę dla jednej i drugiej gminy odczuwalne prawidłowe skutki, czyli rozwój gospodarczy na pewno byłby dużo większy, mielibyśmy dużo większe możliwości, no i mielibyśmy tutaj wszyscy razem większe pieniądze do tego, żeby inwestować i rozwijać nasz cały region. Dziękuję. Kończymy serię pytań pro Zatonu Buskie. Pan Zenon Tomaski rozwija to pytanie. Bardzo proszę. To już jest jedno zostało, tylko odwiedzimy go. Czy dalsza rewitalizacja fali to słuszna inwestycja? Proszę odpowiedzieć uzasadnić. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że wbrew temu, co się mówi, nie jestem przeciwnikiem, aby fala została odbudowana. Na początku chciałbym to zdementować. Jestem całym sercem za. Uważam, że błąd zrobiono, że miasto przejęło to na własny garnuszek. Ponieważ to nie jest zadanie samorządu gminnego, inwestowanie, pompowanie miejskich pieniędzy. Ja pamiętam, jak obecny burmistrz Barczak powiedział, że nie pójdzie na falę ani złotówka z budżetu miejskiego. Są inne potrzeby w mieście. Poszło około 1 000 000 zł. Jestem za odbudową, ale nie z pieniędzy samorządowych. Mamy do tego powołane inne instytucje, mamy do tego ministerstwo. Ja pamiętam, jak szumnie zapowiadano wizytę ówczesnego ministra Sikorskiego, jego odpowiednika ministra niemieckiego. Na zapowiedziach się skończyło, pieniądze nie przyszły. Szanowni Państwo, fala nie jest najważniejszym zadaniem w mieście. W mieście mamy inne problemy do rozwiązania. Jakie Państwo wiecie? Praca, mieszkania, sfera społeczna. Tak, jestem za odbudową fary, powtórzę, ale nie z pieniędzy samorządowych. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko powiem, że w poniedziałek w tej relacji z Gazecie Lubuskiej będzie jedna z serii tych pytań, które tutaj zadaliśmy. Czyli tak będzie, też musi być równo i sprawiedliwie od początku do końca. Teraz pytania będą, kandydat będzie pytał kandydata. Zaczynamy tę serię od pana Andrzeja Białka. Bardzo proszę. Na pytanie mamy 30 sekund, na odpowiedź 2 minuty. Momencik, bo jeszcze pan może z siebie prosował, tak? Nie mam do siebie pytań. Nie. Nie. Chcę odpowiedzieć na własne pytanie. Pan Zenon Turowski. Czyli pyta pan pana Turowskiego. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Zenonie, w pańskiej ulotce wyczytałem, że chce pan obniżyć podatki, chce pan obniżyć płace za śmieci, za różne inne nieczystości. Znaczy, moje pytanie bierze się, znaczy tworzy się teraz w taki sposób. Niech pan mi odpowie, jak chce pan utworzyć budżet i zagospodarować tym budżetem, jeżeli na dzień dzisiejszy są to rzeczy, które przynoszą w jakiejś tam części dochód do tego budżetu. Musimy odpowiedzieć na razu 2 minuty. Dziękuję bardzo za pytanie, odpowiadam. Odpowiem w ten sposób. Obecny burmistrz, jak został burmistrzem i ta w 2010 Rada Miejska, od razu podniesiono podatki dla firmy o 10%, poszły opłaty w górę za wodę, odpady i tak dalej, i tak dalej. Ja więc mam zupełnie inną filozofię. Jeżeli mamy rozwijać głównie przedsiębiorczość, to podatki dla firm trzeba obniżyć, pokazać firmom, że nie jesteśmy osobami, które zaglądają do kieszeni przedsiębiorców, tylko chcemy, żeby te firmy się rozwijały i tworzyły miejsca pracy. A to się przekłada. Niektórzy przedsiębiorcy gubińscy, którymi tak obecny burmistrz się chwali na tej podwyżce, kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej rocznie muszą niestety zapłacić do budżetu miasta. Tak,
Uważam, że za odpady też płacimy bardzo dużo w tej chwili. Ja pamiętam sesję Rady Miejskiej, kiedy uchwała była przejmowana o odpadach. Gdyby nie radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdyby nie moja obecność, bo szanowni państwo, jak 8 lat pracuję w branży odpadowej, za odpady byśmy płacili jeszcze więcej. Płacimy za dużo za odpady. Wiem, co mówię, bo 8 lat pracuję w tej branży. Kolejna sprawa. Co my zrobimy, jak będą większe wpływy? A może przyjrzymy się wydatkom, jakie są w tej chwili? A może pieniądze nie idą tam, gdzie powinny pójść? Proszę mnie nie łapać za słowa. Może trzeba troszeczkę inaczej tym budżetem gospodarować? Ja uważam, że można. Trzeba dokładnie przejrzeć, na co idą w tej chwili pieniądze. Kolejny przykład, o którym mówiłem, Fara Gubińska. Nie jest to zadanie samorządowe. Już te pieniądze można skierować, pozyskiwać środki unijne i w ten sposób budżet miejski i inwestycje są realizowane z funduszy zewnętrznych. Szanowni państwo, deklaruję i zobowiązuję się do tego. Jak będę to niższe, opłaty lokalne w Gubinie będą niższe. Nie. Andrzej Białek. Najpierw zadam Ci pytanie, pozdrawiam. Już mogę? Andrzej, od 8 lat jesteś radnym miejskim. 8 lat temu startowałeś razem z komitetu obecnego burmistrza. 4 lata temu startowałeś ponownie z komitetu obecnego burmistrza. Wszystkie te niepowodzenia, które są w mieście, po części są też przypisywane Tobie, bo razem tworzycie obóz władzy. Chciałem Cię zapytać, co Cię skłoniło, że kandydujesz na burmistrza? Dziękuję, bardzo dobre pytanie. Miałem to, odpowiedź na to pytanie miała paść na ostatnią minutę mojej wypowiedzi, no ale powiem teraz. Proszę Państwa, dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Jestem człowiekiem bardzo praktycznym, człowiekiem, który pracuje i tak już kolega powiedział, przez 8 lat kierowałem Komisją Bezpieczeństwa i to była komisja, która naprawdę dużo pracowała. Są tutaj członkowie tej komisji, mogą powiedzieć, że pracy nam nie brakowało. Ale dlaczego podjąłem taką decyzję? Proszę Państwa, mam całkiem inny pogląd na rozwój naszego miasta. Moje zdanie, że miasto powinno się rozwijać troszeczkę w innych, znaczy troszeczkę w innych kierunkach, to już dużo badało. Ja nie chcę mówić o Farze, nie chcę mówić o Zabytkach, bo to też trzeba zrobić, ale są kierunki. Strefa ekonomiczna, bardzo fajna rzecz, podoba mi się to, powinno tu funkcjonować, ale nie w takich miastach jak Gubin. Jak widzimy, jeden zakład, później drugi, co prawda nie udało się, żeby ten zakład zafunkcjonował. Są, ale co dalej? Nie ma nic. Tam rosną chwasty, teraz mamy farmę, fotowoltaiczną i tyle. Ja stawiam na małe i średnie firmy, jak duże, większe miasta, jak Nowa Sól, jak Żary, tam się to rozwija i my mamy fachowców. Proszę Państwa, jeszcze przez kilka lat będziemy mieli fachowców, którzy są w branży odzieżowej, obuwniczej. Ci ludzie niedługo przejdą na emeryturę i nie będziemy mieli już fachowców. Nasze szkoły, tak jak powiedziałem, współpraca między samorządami, między starostą, a starosta jest, jeżeli chodzi o szkoły podobne gimnazjalne, z zwierzchnikiem tych szkół i on tak naprawdę decyduje z dyrektorem, jakie kierunki są. Brak takiej współpracy powoduje to, że nie mamy tych fachowców i nie możemy się rozwijać, a zakłady, które tutaj chciałyby inwestować, chcieliby tutaj zafunkcjonować, nie mogą, bo nie mają fachowców. Petra sprowadza to z Zielonego Ludowiska. To nie, taki jest los, bo jesteśmy przygotowani na to. Nie ma tu pana nazwiska. Pan teraz wylosuje, którego z panów zada pytanie. Proszę. Proszę, to jest to będzie potrzebne. Tak. Pan Tomasza Nowatorowskiego, pytanie, bardzo proszę. W latach 2004-2006 w programie Interreg 3A było do pozyskania ponad 120 milionów złotych. O sobie pisze pan w ulotce, między innymi wysokiej klasy menadżer. Ile pieniędzy pozyskał pan z tego funduszu dla miasta z wyłączeniem Gubińskiego Domu Kultury, ponieważ ma własną osobowość prawną? Chodzi o projekty gminy Gubin o statusie miejskim, bo według mojej wiedzy pozyskano na inwestycje zero z tego funduszu. Dziękuję.
Dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, programów unijnych jest mnóstwo. Nie z każdych jesteśmy w stanie skorzystać. Odpowiem w ten sposób. W roku 2002-2006, kiedy pełniłem funkcję zastępcy burmistrza Lubina, pozyskaliśmy łącznie ponad 15 milionów złotych funduszy zewnętrznych. Nie tylko tych z Unii Europejskiej, ale wszelkiego rodzaju programów rządowych. Mówienie o tym, że nie pozyskaliśmy akurat z tego funduszu, nie jest do końca uczciwe, bo trzeba byłoby powiedzieć, ile w ciągu 4 lat pozyskano tych funduszy w ogóle. Szanowni Państwo, jesteśmy w przededniu największej możliwej puli finansowej do podziału. Województwo lubuskie będzie w tej chwili miało do dyspozycji 3 miliardy euro w ciągu 6 lat. Trzeba się do tego dobrze przygotować. A że jestem wysokiej klasy menadżerem, Szanowni Państwo, to nie mówię to tylko i wyłącznie dlatego, pokazujecie Państwo swoją kulturę. Nie mówię tylko i wyłącznie dlatego, żeby się pochwalić, tylko zajmuję takie, a nie inne stanowiska w prywatnych firmach, Szanowni Państwo, a nie w urzędzie. Ja nie mówię o sobie, że jestem wysokiej klasy menadżerem, bo mówię, tylko tak mnie ocenia mój pracodawca, który mi co miesiąc płaci za moją ciężką pracę, uczciwą pracę, wynagrodzenie. Dziękuję. Zakończenie naszej odpowiedzi kandydatowi. A teraz wykorzystamy tutaj jedną z pań, do wylosowania, kogo zapyta pan Bartu Miewa. Bardzo proszę. Nie wiem, no ja nie znam Państwa, ale że to jest ślepy los totalnie. Donald Turowski pyta pan Bartu Miewa. Bardzo. Szanowny kolego. Jesteś 8 lat burmistrzem Gubina. Ostatnie 4 lata w mojej ocenie i w ocenie wielu mieszkańców to okres nie najlepszy pod względem gospodarki i sfery społecznej. Mieszkańcy mówią mi tak. Wie pan co? Nic się w tym mieście ostatnio nie dzieje, a burmistrz zarabia tak dużo pieniędzy. Pytam w imieniu mieszkańców, czy nie uważa pan, że pana pensja jest za wysoka w stosunku do tego, co pan dzisiaj robi? Szanowni Państwo, pensję burmistrza ustala Rada każdorazowo i nie odbiega ona od pensji burmistrza Lubska, burmistrza Krosnogórskiego, czyli porównywalnych miast w powiecie czy w powiecie sąsiednim. My przez ten czas wykonaliśmy inwestycje na 60 milionów złotych, pozyskaliśmy blisko 34 miliony środków unijnych. Do tego chyba 8 milionów środków zewnętrznych, czyli ponad 40 milionów złotych. Jak zaczynałem, budżet miasta wynosił 20 kilka milionów złotych. Dzisiaj budżet Gubina to ponad 50 milionów złotych. Przez 8 lat naprawdę wiele zostało zrobionych, wiele jeszcze zostanie zrobionych. A pieniądze, pytania o pieniądze to są trochę poniżej pasa na zdanie. Pytań. A teraz, ponieważ jesteśmy już po przeprowadzonych debatach w Świebodzinie, mieliśmy w poniedziałek, we wtorek w Krośnie Odrzańskim, dzisiaj jesteśmy tutaj, mamy małe doświadczenie, to znaczy w cudzysłowie małe. Proponuję teraz, jak będą losowane pytania od mieszkańców, patrzeć na miny kandydatów. One już trochę mówią, jak będą przynajmniej te pytania. Pierwszą serię pytań zaczyna pan, tę rundę pytań, przepraszam, zaczyna pan Turowski. Ile pytań mamy? Przepraszam też o tylu pytań, też nie mieliśmy nigdzie. To ja muszę małą konsultację przeprowadzić z kandydatami, dobrze? Dobrze. Pytań mam aż 55. Zgodnie z tym, jak się umawialiśmy, przeprowadzimy 3 serie i pierwszą serię zacznie pan Zenon Górowski. Bardzo proszę, no ma pan z czego wybierać, zresztą jak bardzo z planu. Może pytania się powtarzają? Być może tego nie wiemy.
Oczywiście proszę przeczytać pytanie i włączymy czas na odpowiedź w momencie, kiedy... Tak, jest czasem problem. Czy Mila coś mówi, jest uśmiech, także proszę obserwować. Ja już się włączę. Pytanie jest, dlaczego za Pana, akurat to mnie było pisane, dlaczego za Pana rządów w SRD nie pozyskano żadnych środków na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gubina? Szanowni Państwo, odpowiedź jest krótka. Nie. Gdybym chciał być złośliwy, to może bym tak powiedział, co powiedziałem wcześniej, pozyskano tylko dlatego tak naprawdę dzisiaj w Gubinie, bo ta powódź była, która jest nieszczęściem dla mieszkańców wszystkich, a szczególnie tych, których dotyka. Szanowni Państwo, za czasów, kiedy ja pracowałem w Urzędzie Miejskim razem z burmistrzem Kierdyczakiem, przygotowywaliśmy koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gubinie. Ta koncepcja jest po części również teraz realizowana, chociaż ona została zmieniona. Proszę dokładnie posłuchać, co ja mówię. Nigdy się nie zgadzaliśmy wówczas z tej koncepcji, bo tak mądre głowy wtedy sobie wypracowały, że część budynku będzie wyburzona na Piastowskie, na Dąbrowskiego. My do tego żeśmy z panem Kierdyczakiem nie dopuścili. Pozostawiliśmy dobre przedpole dla naszego następcy, aby mógł pozyskiwać środki. Nie pozyskiwał tych środków bardzo długo, dopóki nie było powodzi, szanowni państwo. Raz jeszcze mówię, jest mi jako mieszkańcowi bardzo przykro, że przez tyle lat tego burmistrza przy tylu środkach z Unii Europejskiej pozyskano tylko i wyłącznie te pieniądze na remonty związane ze skutkami powodzi, szanowni państwo, a innych funduszy niestety nie pozyskano.